Cześć, witam Cię w kolejnej tygodniówce JavaScript, w której mówimy sobie właśnie o ekosystemie JavaScriptowym, czyli również o TypeScriptie. Będziemy dzisiaj mówić na pewno o Reactie, o React Native sobie wspomnimy, będziemy mówić dużo o Node. Sporo też będzie rzeczy związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Także nie przedłużając, zaczynamy nasz przegląd newsów z ostatniego tygodnia. No i pierwsza, słuchajcie, rzecz bardzo ciekawa, dlatego że mówimy tutaj o dosyć popularnej paczce, która została, nazwijmy to, zainfekowana przez jej twórcę, w zasadzie autora tej paczki. I tak bardzo Wam skracając, dlatego że to jest bardzo dużo ciekawych wątków. No generalnie jest to w takim proteście, oczywiście przeciwko gdzieś tam wojnie w Ukrainie. I tutaj w związku z tym chciał autor pokazać jakby swoje wsparcie, następnie powodując, że osoby, które są pochodzenia czy z Rosji, czy z Białorusi, mają usuwane wszystkie pliki. Także rzecz dosyć ciekawa, oczywiście można to w różny sposób oceniać, taki protest, natomiast pokazało to jakby pewną inną też rzecz, że osoby, które mają gdzieś tam władanie nad paczkami, które są bardzo popularne, mogą wpłynąć na dosyć mocny sposób na to, jak my jako deweloperzy też działamy, tak? Bo przecież to mogła też druga strona zrobić, pamiętajmy o tym, prawda? No i tutaj to jest w ogóle dosyć ciekawy wątek, dlatego że znowu skracając nieco, tutaj okazało się na końcu, że z tego korzystało Vue, dokładnie Vue CLI, czyli generalnie bardzo popularna paczka tak naprawdę właśnie w naszym frontendowym narzędziu czy frameworku, jakim jest Vue. No i generalnie na koniec bardzo dużo osób mogło mieć faktycznie jakieś trudności, tak? No właśnie, tak jak mówię, no ciężko to oceniać, bo z jednej strony jakby zrozumiałe jest tutaj wyraz wsparcia dla Ukrainy, z drugiej strony to pokazuje pewne problemy związane z bezpieczeństwem właśnie, jeżeli chodzi bezpośrednio tutaj o ekosystem NPM. Po raz, zresztą zobaczcie, kolejne takie coś się dzieje. Pozostając w wątku bezpieczeństwa, ale troszeczkę może pozytywniej, taki optymistycznie, to jest taki fajny artykuł, który pokazuje, w jaki sposób zarządzać swoimi właśnie zależnościami. Mamy to albo w sposób automatyczny, albo selektywny, albo inkrementalny. Że jest taka fajna paczka, która nazywa się NPM Check Updates, która właśnie może nam pomóc właśnie w zarządzaniu tymi zależnościami, żebyśmy mieli na tym troszeczkę większą właśnie kontrolę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to moi drodzy, kolejna rzecz ważna, dlatego że w Node.jsie również pojawiła się aktualizacja bezpieczeństwa. Akurat ona jest związana akurat z błędem OpenSSL-a, które pojawiają się dosyć co jakiś czas, niezbyt rzadko, jak bym może powiedział. No i tutaj mamy, że to jest gdzieś tam błąd bezpieczeństwa oceniony jako wysoki błąd bezpieczeństwa, czy poważny błąd bezpieczeństwa, dlatego że można było tak naprawdę sprawić, żeby wpadła właśnie biblioteka OpenSSL w nieskończoną pętlę. Także na pewno aktualizujcie swoje wersje Node właśnie do tych wersji aktualnie z udostępnionymi poprawkami bezpieczeństwa. Dobra, teraz już przechodzimy do tematów nie tak koniecznie związanych z bezpieczeństwem, hardkorowych, ale między innymi powiemy sobie teraz o nowej architekturze React Native'a. Ja o nim wspominałem, wydaje mi się, 2 albo 3 odcinki temu i wspominaliśmy właśnie, że chcą zrobić generalnie, żeby wszystko działało szybsze, mówiąc krótko, szybciej działało. I teraz mamy informację na ten temat, jaki jest plan, żeby w ogóle wydawać tą nową wersję, żeby wdrażać właśnie te zmiany i przede wszystkim, jakich zmian od nas, jako od programistów, to będzie wymagać, tak? I co trzeba będzie tak naprawdę sobie zrobić. Więc jeżeli interesuje Was temat React Native'a, to jest na pewno dla Was bardzo interesujący artykuł. No i zostając oczywiście przy Reakcie, akurat tak się złożyło, że teraz temat, który będzie tutaj przez 2 artykuły się nam troszeczkę powtarzał, czy zazębiał może, czyli dla osób, które na przykład może się uczą Reacta, albo już go znają, ale zastanawiają się, jak dobrze podejść do pewnych rzeczy. I tutaj ktoś zaproponował fajną strukturę właśnie katalogów i plików, jeżeli chodzi o właśnie projekt Reactowy, który potencjalnie może się rozrastać, potencjalnie może być coraz większy, więc jeżeli to jest coś, co Was też może zainteresować, to być może warto sobie tutaj wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Więcej na temat tego, jak dobrze sobie zrobić profesjonalnie Reacta, mamy w innym artykule, który się też pojawił akurat w zeszłym tygodniu, Circa About, a nawet chyba widzę wczoraj, zanim nagrywam. Więc jest to właśnie artykuł, w którym mamy taką informację, co możemy sobie zrobić, żeby dobrze nam działał React, żeby tam dobrze działało TypeScript, jako też z Slintem, z Prettierem, z Nextem, z Type Components, z Cypressem i Storybookiem. Wszystkie te po kolei rzeczy, jak je ze sobą skonfigurować, żebyście mieli fajny start właśnie z profesjonalnym projektem Reactowym. Jeżeli zaczynacie coś robić w Reakcie, na pewno coś fajnego dla Was. No i na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o Reacta,
Też wspominaliśmy, słuchajcie, tutaj o aktualizacji do wersji 18, co tam będzie. I tak naprawdę to mówiliśmy chyba w zeszłym odcinku, albo przednim, tak mi się wydaje. Teraz jest informacja, jak już teraz możecie skorzystać właśnie z wersji 18. Oczywiście mówimy tutaj m.in. o tym, jak zmigrować starszy projekt na tą wersję. Mówiliśmy o tym, że ona również się tutaj m.in. Różni właśnie prędkością, więc być może warto sobie zobaczyć, jak już teraz możecie zrobić, żeby wasz projekt był nowocześniejszy, lepszy właśnie z Reactem. Słuchajcie, tak pozostając przy temacie frontendu, ale przechodząc powoli do backendu, to tak troszeczkę połączenie tego można było powiedzieć, bo mamy tutaj rzeczy związane stricte z API przeglądarkowym nowym, Web GPU, natomiast można tu robić rzeczy różne bardzo ciekawe, to znaczy nie tylko związane z grafiką, ale również na przykład obliczenia. I powiem wam szczerze, że tam nie czytałem tak fajnie zrobionego artykułu, który temat przedstawiałby od A do Z. Normalnie jest tutaj naprawdę wszystko, słuchajcie. Nie chcę wam tego skracać ani spłycać, dlatego że to jest naprawdę ogromny artykuł, ale właśnie jest pokazany, w jaki sposób można dokonywać tych rzeczy związanych z renderowaniem, ale również z obliczeniami właśnie, jak można mieć ten fizyczniejszy dostęp do sprzętu, bo tutaj o to chodzi, żeby nie tylko móc stosować WebGL-a na przykład, ale mieć jeszcze bliżej tak naprawdę właśnie fizycznego dostępu do sprzętu, do warstwy sprzętowej bezpośrednio od naszej przeglądarki, więc na pewno jeżeli was interesuje właśnie nie tylko ta kwestia być może robienia wyglądów czy renderowania, ale również te rzeczy związane z obliczeniami, no to naprawdę fajny artykuł, który was to prowadzi. Dobra, teraz już faktycznie przechodzimy do backendu i bardzo mi się podoba ten artykuł, oczywiście przez AWS-a zrobiony. Zobaczcie, tutaj mamy jak zrobić serverlessowy websocketowe API, które jest na wielu regionach. I o tyle jest to fajne, że znam dużo osób, które chciałyby używać WebSocketów w swoich projektach i oczywiście to jest zazwyczaj super fajny pomysł. Natomiast bardzo ma dużo problemów na przykład z tym, jak zrobić, żeby różne instancje mogły się ze sobą komunikować. To znaczy ten problem jest często nierozwiązany. I tutaj mamy ten problem rozwiązany. Jest od A do Z, jak zrobić, żeby taka komunikacja miała sens, miała ręce i nogi i właśnie między innymi przy wielu instancjach, a nawet wielu regionach nie pogubiły się właśnie na przykład te połączenia czy jakieś informacje. Bardzo, bardzo fajna rzecz dla backendowców, którzy chcą stosować WebSockety. No i tu mamy coś też fajnego, też na Node'a, w przeglądarce też to działa. Mi się to akurat spodobało, słuchajcie, dlatego że tu mamy parser plików PSD Photoshopowych. No i to zawsze cieszy, dlatego że tutaj mamy dosłownie, możemy sobie na przykład wiedzieć, jakie są warstwy, gdzie jest tekst, gdzie jest grafika i tak dalej, więc być może przyda wam się taki właśnie parser plików PSD. No i jeszcze mamy jedno narzędzie, bardzo fajne, a mianowicie generuje nam typy TypeScriptowe z Golanga. I dlaczego to może być fajne? No na przykład jeżeli robimy sobie coś w Node i chcielibyśmy współpracować z takim kodem w naszym kodzie JavaScriptowym, bo ten Go ma być coś, ma coś robić bardzo szybko, ale chcielibyśmy też na przykład właśnie współdzielić typy. Bardzo często się takiego przecież robi pomiędzy frontendem a backendem, czemu by nie zrobić pomiędzy właśnie jakimś na przykład modułem w Go, a naszym kodzie w JavaScriptie czy TypeScriptie właśnie. I a propos typów jeszcze na koniec, słuchajcie, tak sobie porozmawiajmy teraz szczerze i otwarcie, co o tym myślicie? Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem po prostu tego faktycznie ciekawy, że chcemy wprowadzić do ECMAScriptu typy, ale jako komentarze. To jest bardzo dziwne, mam bardzo mieszane uczucia, bo rozumiem, o co tutaj chodzi, a chodzi generalnie o to, żeby się dało na przykład TypeScript czy Flow, no ale generalnie umówmy się, najważniejsze to jest TypeScript, tak? Bezpośrednio uruchomić, żeby nie trzeba było, żebyśmy mogli pominąć ten etap transpilacji. Z tym, że tak nie będzie tak naprawdę, bo jak sobie wczytacie to, co tutaj jest napisane, to musiałoby to być bardzo prosty TypeScriptowy kod, który zawiera tylko i wyłącznie typy, a tak zazwyczaj już nie jest. Jeżeli piszemy w tym TypeScripcie, to przecież mamy więcej rzeczy. To jest jakby mój pierwszy problem z tą propozycją. Druga jest taka, że tu jest powiedziane, żeby to zostało usunięte i nie było brane pod uwagę przez JavaScript. No to jak już dodajemy typy do tego JavaScriptu, to co i tak uważam, że nie przejdzie, bo JavaScript i typy tak trochę mi nie pasują. Ale chociaż pozwólmy, żeby faktycznie w końcu w runtime dało się sprawdzać, czy coś jest odpowiednim typem, tak? To jest mój kolejny problem z tym. No słuchajcie, wydaje mi się, że to jest trochę takie na wyrost. Nie sądzę, że to przejdzie gdzieś tam dalej. Fajny był artykuł, też jakiś czas temu widziałem autorów TypeScriptu, gdzieś tam na stronach Microsoftu był pokazany, że to super pomysł.
Być może czegoś nie rozumiem. Ja to odbieram w ten sposób, że staram się troszeczkę wsadzić tego TypeScripta w JavaScript, mimo tego, że to nie do końca wyjdzie. Ale może nie mam racji. Jestem ciekawy, jakie są Wasze opinie. Koniecznie dajcie mi znać i zapraszam Was już teraz na kolejną tygodniówkę JavaScript, która pewnie będzie za circa about tydzień. Do usłyszenia. Cześć!